Każdemu pracownikowi należy się odpoczynek. To nie podlega żadnym dyskusjom. Dlaczego jednak u kierowcy planuje się go w nieco inny sposób? Czy to prawda, że osoba siedząca za kółkiem może pracować nawet 15 godzin w ciągu doby? Kiedy jej czas pracy nie może przekraczać 13 godzin? Na te pytania odpowiem w tym materiale. Do kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561 na 2006. To już zapewne dla nikogo nie nowość. Zawarty w nim przepis artykułu 8 powoduje wprowadzenie do języka potocznego pojęcia doby kierowcy, ważnego dla każdej osoby w tym fachu. Dowiadujemy się z niego, że w każdym 24-godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku. A czym według przepisów jest omawiany odpoczynek? To nieprzerwany czas, w którym kierowca swobodnie może dysponować swoim czasem. Potoczna doba kierowcy, czyli 24-godzinny okres rozliczeniowy osoby przychodzącej do pracy na godzinę 6, zakończy się zatem najpóźniej o 6:00 następnego dnia. W tym czasie, poza całą pracą oznaczoną kolorem czerwonym, musi on zmieścić swój kolejny odpoczynek, czyli udać się na popularne łóżeczko oznaczone kolorem niebieskim. Jak długa może być aktywność zaznaczona na poprzedniej grafice kolorem czerwonym jako zmiana? Wszystko zależy od długości odpoczynku, jaki kierowca będzie chciał i mógł wykorzystać w swojej dobie. W tym zakresie ma on dwie opcje do wyboru. Pierwszą z nich jest odpoczynek regularny, trwający minimum 11 nieprzerwanych godzin. Jeżeli zatem kierowca przyjdzie do pracy na godzinę 6:00, to swój regularny odpoczynek będzie musiał zacząć najpóźniej o 19:00, tak żeby do 6:00 następnego dnia zmieścić minimum 11 godzin. Nieważne przy tym, czy kierowca zdecyduje się rozpocząć pracę następnego dnia równo o 6:00, czy później. Do czasu odpoczynku wliczy mu się tyle, ile zmieści się do 6:00. Jeżeli kierowca nie zdąży do 6:00 wykonać wymaganego 11-godzinnego odpoczynku, wiązać się to będzie oczywiście z naruszeniem. Jak łatwo policzyć, na całą resztę aktywności, czyli powiedzmy pracę, kierowcy w danej 24-godzinnej dobie pozostaje 13 godzin. Jest to tak zwana zmiana 13-godzinna kierowcy. Co w przypadku, gdy kierowca zakończy swoją zmianę wcześniej niż o wspomnianej 19? Nie ma z tym oczywiście żadnego problemu. Przykładowo kierowca po przejechaniu swojej trasy i wykonaniu wszelkiej innej pracy postanawia, że o 17:00 zakończy swoją zmianę i uda się na odpoczynek. 11 godzin upłynie dokładnie o 4:00. Kierowca wyrobił się więc przed 6:00 z wykonaniem kwalifikowanego odpoczynku. O tej godzinie kierowca będzie potocznie wypauzowany, czyli będzie mógł rozpocząć swoją nową dobę kierowcy. W tym momencie warto wspomnieć również, że odpoczynek regularny można ewentualnie podzielić na dwie części. Pierwsza z nich, trwająca minimum 3 godziny, ma przypadać w trakcie zmiany kierowcy, natomiast druga, trwająca 9 godzin, na koniec zmiany. Zgadza się, łącznie daje to 12 godzin, a nie 11. To tak zwana matematyka kierowcy zawodowego. Ten temat rozwinę jednak w innym odcinku. Odpoczynek dzienny nie zawsze jednak musi trwać 11 godzin. Trzy razy między kolejnymi, długimi, tygodniowymi odpoczynkami kierowca może zdecydować się na skrócenie swojego odpoczynku do 9 godzin. Oczywiście za odpoczynek skrócony będzie również uznany każdy odpoczynek trwający między 9 a 11 godzin. Nasz przykładowy kierowca, przychodzący do pracy na godzinę 6:00, musi zatem wszelką aktywność zakończyć do maksymalnie 21:00, tak, żeby minimum 9 godzin zmieściło się do 6:00 rano. Analogicznie, w tym wypadku na całą pracę kierowcy w dobie zostaje 15 godzin. Tak, to właśnie słynna 15. Wiąże się więc ona zawsze z wykorzystaniem skróconego dziennego odpoczynku. Wymiar pracy kierowcy jest więc bezpośrednio powiązany z takimi pojęciami jak doba i odpoczynek dzienny, który należy w każdym takim okresie zmieścić. Im krótszy odpoczynek kierowca zamierza wykonać w danym dniu, tym więcej czasu pozostaje mu na pracę. To na razie tyle. Zachęcam do zajrzenia na naszego bloga transportowego oraz pozostawienia komentarzy pod filmem w razie jakichkolwiek pytań. Do usłyszenia.